Cześć! Dziś podzielę się swoją opinią na temat wypoczynku w mieście Paguera na Majorce, a konkretnie powiem o dwóch rzeczach pozytywnych i dwóch negatywnych, które mnie tutaj zaskoczyły. Zapraszam! Te dwie rzeczy pozytywne to jest doskonała infrastruktura dla turystów. To jest po prostu genialne. A druga sprawa jest to czystość. Z racji mojego zawodu jest to dla mnie bardzo ważne i bardzo pozytywnie oceniam tutaj te aspekty. I zaraz to rozwinę. Natomiast te dwie rzeczy negatywne, no to cóż, fakt jest taki, że Majorka jest niemiecka, no i druga sprawa, wkurzająca jest siesta. Teraz postaram się wdrapać na długie schody przy remontowanym hotelu przy plaży, i tam na górze opowiem o pierwszym aspekcie, czyli o genialnej infrastrukturze dla turystów. No naprawdę tędy idę. Została mi jeszcze 1/3 długości schodów. Idę dalej. Tu już jestem na górze. Musisz widzieć, że Majorka to wyżynno-górzysty teren. Tam jest jakaś góra i teraz za moim palcem pokazuję, gdzie jest morze, skąd właśnie przyszłam. Tutaj, a tutaj obok jest ten budowany, nowoczesny hotel. Wdrapałam się tutaj na górę, ponieważ chcę Ci pokazać genialną infrastrukturę dla turystów. Majorka od stuleci jest turystyczną wyspą i skutkuje to tym, że naprawdę infrastruktura jest po mistrzowsku rozwinięta i każdy znajdzie coś dla siebie. Ci, którzy lubią dużo zabawy w trakcie urlopu albo na przykład mają dzieci, to oczywiście wybierają on inclusive, gdzie ten entertainment dla dzieci jest bardzo szeroko rozwinięty. A ci, którzy szukają spokoju, znajdą właśnie takie urokliwe małe hotele z restauracjami tuż nad brzegiem morza, gdzie można sobie naprawdę cudownie odpocząć. I teraz pokazuję Ci tam palcem plażę, na której nagrywałam intro. A tutaj, z dala od tej zatłoczonej plaży, ludzie sobie odpoczywają na prywatnym skrawku, na takim klifie. Kąpią się, tu jest oczywiście głęboko, ale mają fan, ponieważ są tutaj zupełnie sami. Przyjrzyj się jeszcze, jak w bardzo kameralnym gronie, z dala od zatłoczonej plaży, ludzie sobie odpoczywają. Tutaj dzieciak skacze, jest głęboko. Czyli można powiedzieć, że ci ludzie mają kawałek klifu dla siebie. Nie wiem, czy to widać, spróbuję zbliżyć, ale tam jest jakaś bardzo mała ławica rybek, tuż przy hotelu. Jeśli ktoś nie jest fanem plażingu, tak jak ja na przykład, może ten czas na Majorce spędzić na sportowo. Opcji aktywnego spędzania wolnego czasu na Majorce jest bardzo wiele. Można sobie wypożyczyć samochód i na lenia pozwiedzać wyspę. Można wypożyczyć sobie rower i już bardziej aktywnie pozwiedzać sobie okoliczne miejscowości. Można sobie też zorganizować piesze wycieczki po górach i jest jeszcze bardzo wiele różnych atrakcji, które już pokazuję. Tam widzisz, jak ludzie pływają sobie na kajaczkach. Niestety uciekli mi, z bliska nie mogę ich pokazać. Można też wypożyczać sobie takie łódeczki różne. Można też sobie posurfować na deskach. Do wyboru, do koloru, co kto lubi, każdy znajdzie tutaj atrakcję dla siebie. Można sobie również wypożyczyć taką motorówkę, którą widzisz tutaj mknie sobie po wodzie, a tam głęboko w oddali płynie taki rejsowy statek i można sobie popływać z jednej miejscowości do drugiej. O, widzę na tej motorówce 3 czy 4 osoby, dość opalone, cieszą się słońcem i szybkością. A ci, którzy wolą sobie w świętym spokoju poczytać książkę, mogą skorzystać z leżaczka. Przy każdym hotelu znajduje się ich całkiem spora ilość. O, proszę, tutaj pokazuję piękne nadmorskie hotele, które oferują turystom spokój, ciszę, ukojenie z dala od zatłoczonej plaży. I teraz kolejny mój punkt na mojej liście pozytywów to jest czystość. Posłuchaj, Majorka jest czystą wyspą. Nie walają się tutaj śmieci, nikt nie rzuca petów po papierosach na ziemię albo do piasku na plaży, ponieważ grozi za to kara. I dlatego też każdy się pilnuje i skutkuje to tym, że po prostu jest tutaj naprawdę przyjemnie i czysto. Kosze na śmieci dostępne są na każdym rogu.
każdy umie po prostu z nich korzystać. Tu pokazuję jako dowód, że kosze na śmieci są łatwo dostępne, a ulice są po prostu czyste. Nie spotkałam tutaj przepełnionych koszy, śmieci nie walają się po ulicach, naprawdę jest czysto i przyjemnie. Dbają o to turyści, no bo przecież mają kosze dostępne na każdym kroku, więc to już nie jest żaden problem wyrzucić papierek czy jakiś tam niezjedzony fragment żywności do właściwego kosza, bo tutaj też się segreguje odpady i dba o to też obsługa hotelowa i obsługa restauracji. Wielokrotnie widziałam, jak sprzątają, używając naprawdę dobrych środków, fachowych, profesjonalnych sprzętów. Plus dla nich, znam się na tym, wiem co mówię, jestem pod wielkim wrażeniem. Wdrapałam się tutaj, żeby pokazać Wam piękne widoki, ale teraz czeka mnie znowu droga pod górę. Mówiłam o pozytywnych cechach Majorki, no to teraz czas konkretnie o tej negatywnej mojej opinii. I tu powiem tak, Majorka nie jest hiszpańską wyspą, Majorka jest wyspą niemiecką. Są tutaj Niemcy w przeważającej ilości jako turyści i jest bardzo dużo Niemców mieszkających tutaj na Majorce już na stałe. Niemcy, którzy przyjeżdżają na Majorkę turystycznie, traktują wyspę jako swój 17. Bundesland. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Dominują w restauracjach, na plaży, są głośni i są nawet lepiej obsługiwani przez obsługę hotelową albo obsługę restauracji niż inni turyści. Ja bardzo lubię i szanuję naszych niemieckich sąsiadów, współpracuję z nimi zawodowo, ale tu na Majorce miałam wiele sytuacji, że ta dominacja niemiecka była po prostu irytująca. Ktoś może zaraz zripostować tą moją wypowiedź albo zapytać, po co w ogóle przyjechałam tutaj na Majorkę, bo fakt, że tutaj jest dużo Niemców, jest wiadomym od zawsze. Owszem, ja byłam na Majorce po raz pierwszy w 1995 albo 6 roku i już wtedy na Majorce było dużo Niemców, ale byli to niemieccy emeryci, a teraz na Majorkę przyjeżdżają i emeryci, i całe niemieckie rodziny. Są bardzo atencjonalni, oczekują profesjonalnej obsługi w pierwszej kolejności. I to jest właśnie dla mnie bardzo irytujące. No dobrze, ale już kończymy ten temat, żeby nie wyszedł tutaj żaden podtekst polityczny, bo nie taki był mój cel. Ja po prostu jestem poirytowana faktem, że płacę tak samo jak niemieccy turyści, a po prostu jesteśmy jako naród Polacy inaczej obsługiwani. I to mnie mega złości. Teraz powiem o drugiej bardzo irytującej mnie rzeczy, czyli będę mówić o sieście. No i znowu pewnie powiesz, że to jest wiadomym od zawsze, że południowcy nie tylko tu w Hiszpanii, ale też w innych śródziemnomorskich krajach mają siestę, czyli przerwę i nie pracują od godziny 14 do godziny 17. Zgadzam się, jest gorąco, mają taki zwyczaj i sobie tak przyjęli, że odpoczywają. Ja o tym wiedziałam, ale akurat miałam taką sytuację, że potrzebowałam około godziny 15 pójść do apteki i coś tam kupić. No niestety siesta, nieczynne. To samo dotyczy sklepów, lekarzy, biur, urzędów, poczty. Więc jeżeli jesteś na Majorce z małym dzieckiem i coś się wydarzy, że będziesz musiał albo będziesz musiała skorzystać z pomocy lekarskiej, no to niestety siesta. Trzeba czekać. Zarówno ja, jak i ci, którzy przyjeżdżają na Majorkę, wiemy o sieście, ale wszystko jest ok, dopóki nie wydarzy się coś, co będzie wymagało jakiejś interwencji w godzinach siesty. Jeśli zdarzy się taka konieczność, no to niestety mamy pecha, trzeba czekać, bo Hiszpanie mają siestę. Ja do tego filmu wybrałam dwa aspekty pozytywne i dwa negatywne, które ci omówiłam. To jest moja osobista opinia, a dla Ciebie może to być subiektywne zdanie. Gdybym miała wagę i na jednej szali wagi położyła wszystkie plusy mojego pobytu na Majorce, na drugiej szali wszystkie minusy, to mój pobyt miałby zdecydowanie więcej plusów niż minusów. A mówię Ci o tym dlatego, żebyś się lepiej przygotował albo lepiej przygotowała na Twój urlop na Majorce. Naprawdę warto tu przyjechać. Obejrzyj pozostałe filmy z Majorki, zarówno i te dłuższe filmy, jak też i shorty. Pozdrawiam! Nie zapomnij na Majorkę zabrać czapki, okularów i filtra przeciwsłonecznego. Naprawdę się tu przydadzą.